Bardzo, bardzo serdecznie witamy wśród nas Anię i Marka Tomikowskich, którzy... na co dzień mieszkają w Szczecinie i tam pracują, tam mieszkają, mają czwórkę dzieci, o których może tam w paru słowach powiedzą na samym początku, a więc mają bardzo dobre... Piątkę, przepraszam, zgubiłem jedno dziecko. Jedno w niebie. No jedno w niebie, to jest prawda, bo oni to mocno podkreślają i to jest bardzo ważne. Są prywatnie moimi przyjaciółmi, także takimi sprawdzonymi, a więc do tej kategorii włączam tych, do których można zadzwonić o każdej godzinie dnia i nocy i zawsze odbiorą i zawsze mądrze poradzą w tych sprawach, do których dzwonię, więc Pan Bóg ich bardzo, bardzo hojnie obdarza swoimi darami Ducha Świętego i mają właśnie taki też niesamowity charyzmat do małżeństw, do rodzin. Im zależy na małżeństwach i na rodzinach. Można powiedzieć, kochają małżeństwa i rodziny, widzą, bo to Pan Jezus im pokazuje, jaka jest dzisiaj misja rodzin, małżeństw, jaka jest ich świętość, cel, zadania. No i też dzielą się tym swoim doświadczeniem i małżeńskim, i także tym, które pochodzi wprost od Pana Boga. Co zrobić, żeby to małżeństwo było święte, żeby ono przeszło przez najtrudniejsze momenty życia. Tak więc, żeby nie przedłużać, przekazuję im mikrofon. Na początku tak się mówiliśmy, oni będą mówili tutaj właśnie w takim dwugłosie na te tematy, którymi chcieliby się podzielić. Potem będzie też możliwość zadawania pytań. Ale ze względu na to, że w drugim budynku, czyli niedaleko, gdzie tutaj mieszkają, mają swoje dzieci, to też nie mogą za długo z nami być, więc też żebyśmy taką dyscyplinę czasu zachowali. Także przekazuję mikrofon. Szczęść Boże. Chcielibyśmy zacząć to spotkanie z racji tego też wspaniałego miejsca, w którym jesteśmy, krótką modlitwą, żeby zaprosić tutaj Matkę Bożą, Ducha Świętego, żeby powiedział poprzez nas to, co chce, żebyście usłyszeli, żeby to nie było nasze, tylko na chwałę Bożą. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Maryjo, Królowo Pokoju, módl się za nami. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękujemy księdzu za naszą przyjaźń, za zaufanie. Wam dziękujemy za to, że chcieliście tutaj przyjść. Pomimo późnej godziny. Przepraszamy za delikatne spóźnienie, ale taka dynamika. Musieliśmy troszeczkę chłopców uspać tak, żebyśmy mogli spokojem serca, z wolnością do Was przyjść. Chcemy się podzielić tym, co najpiękniejsze, czyli otrzymaliśmy tą łaskę wiary i doświadczenie obecności Boga, Maryi w sakramencie małżeństwa. I dziś tak bardzo podziwiamy naprawdę, bo nam, krocząc z Bogiem, modląc się wspólnie, jest bardzo trudno w jedności wytrwać, żeby przekazać miłość sobie nawzajem, naszym dzieciom i tych, do których Bóg nas posyła. Bo nie chcemy się ograniczać w miłości tylko naszej rodzinnej. Przyjechaliśmy tutaj z wieloma rodzinami. Mamy bardzo dużo dzieci, dużo się dzieje. Cały czas sobie przebaczamy, cały czas się do siebie uśmiechamy, cały czas siadamy do stołu razem, cały czas na wszystkie dzieci patrzymy z miłością, próbujemy je zabawić. Dlatego jakby te doświadczenie Jezusa, Maryi, one ciągle chce się dzielić, ale dzisiaj jakby zawężymy się do roli rodziny i sakramentu małżeństwa, bo tutaj wspaniale, że chcieliście przyjechać. Dziękujemy tym, że przyjechali, co się wahali, co zostali troszeczkę przymuszeni. Muszę Wam powiedzieć z swojego doświadczenia, że ja kiedyś, będąc bardzo daleko od Pana Boga, wyśmiewając Kościół, inicjatorów w Kościele, takich jak ja teraz sam jestem, ktoś na siłę mnie wyciągnął do sakramentu pojednania. I dziś jestem bardzo ogromnie wdzięczny za posługę kapłanów, za to, że oni są w konfesjonale,
Nie macie pojęcia, jak wielką macie łaskę właśnie, że kapłan jest z wami. Że spotykamy tyle kapłanów wokół sanktuarium, że oni tam są, czekają na nas. Kapłan ma moc odpuszczania. Poprzez kapłana Pan Bóg odpuszcza nam grzechy. I otwiera niebo. I ja w sakramencie pojednania, jako człowiek z daleka od Kościoła, w sakramencie pojednania otrzymałem tak wielką miłość. To było gdzieś 18 lat temu. I doświadczenie tej miłości było tak silne, ja wcześniej piłem, różne rzeczy robiłem i wierzcie mi, że żadne te używki nie dały tak wielkiego pokoju i tak wielkiej zachęty do zmiany. Dziś może usłyszycie trochę słów, my nie chcielibyśmy występować w roli, że my was pouczamy. Nie, my raczej się będziemy dzielić. Raczej będziemy się dzielić, bo wiele za nami, a jeszcze więcej przed nami i przed każdym z nas. I może ja tak pierwszą część, a drugą część dam żonie. W obecnej sytuacji, która dzieje się na świecie, wokół nas, kiedy ksiądz Sławek nas poprosił o to, żebyśmy przyszli do was, ja przez tydzień modliłem się do Pana Boga o temat. Mamy tyle płaszczyzn, nie wiem, możemy dotykać grzechów takich, relacji, różnic między kobietami, mężczyznami i tak dalej, co w domu, jak wychowywać. I w niedzielę po Eucharystii ja bardzo wyraźnie poczułem, że mam powiedzieć o swojej mamie. Znacie żywoty świętych, wielu ludzi, którzy pokazali jak żyć, a żywota mojej mamy nie znacie. Wyobraźcie sobie, piękną kobietę wzięła ślub, sakrament małżeństwa z pięknym mężczyzną. Od razu zapragnęli dzieci. Jestem pierwszy, pierworodny. Bardzo mnie pragnęli. I kolejnych dzieci bardzo pragnęli. Tata chciał wybudować bardzo duży dom. Taki bardzo duży salon, żeby cała rodzina mogła być przy jednym stole. Pochodzimy z gospodarstwa. Ja pochodzę z gospodarstwa. Także on wybudował też ogromne budynki. Bardzo szanował ludzi. Także mama gotowała obiad do wszystkich murarzy. Kobieta 20 parę lat. 30 osób na obiedzie. 20. I tak teściowa, niezbyt przychylna. I mama bardzo wychodziła, bardzo mocno ruszyli. Tata był bardzo charyzmatyczny. Bardzo silny i dobry człowiek. I wielu wśród was jest tutaj takich bardzo dobrych, z wieloma pomysłami i marzeniami. I tyle, co oni dobrego chcieli zrobić. Kochali siebie, kochali dzieci, tworzyli dobro, pomagali innym. I przyszły lata 90. i żeby takiego człowieka jak mój tata zniszczyć, to naprawdę wiele musiało się wydarzyć. Kryzys, przemiany w polityce, dewaluacja. Wziął trochę kredytu, wziął 100, musiał spłacić 500. Podobne rzeczy jak teraz się dzieją. I tyle różnych trudnych spraw, że ja dziś nie mam prawa osądzić tatę, że on przy końcu zaczął pić. I dlatego ja go nie osądzam, bo nie wiem, jak ja bym wyglądał, co bym dzisiaj robił, gdyby się tyle świata złego na mnie zawaliło. I on sobie w jakiś sposób nie radził. Zaczął nie radzić sobie w małżeństwie. Obawialiśmy się o niego, o mamę. Mama bardzo cierpiała, bo miała nas piątkę, tych wszystkich ludzi. Męża, który już sobie nie radzi, to wszystko tworzył dla nas, a nagle to się wszystko wali. Ile osób dzisiaj bankrutuje, ile osób nie wie, jak spłacić niepokoju i tak. I było coraz gorzej. I mama nam nie powiedziała, ale któregoś razu wybrała się na nowennę, do sanktuarium. Tak jak wy teraz przyjechaliście, do sanktuarium, do Maryi. Wybrała się na nowennę i napisała na karteczce: Maryjo, dopomóż mi wychować moje dzieci. Miała nas piątkę. Za 2 godziny mój tata zginął w wypadku. Moja mama po paru latach zobaczyła, że ona napisała w liczbie pojedynczej, kiedy mój tata jeszcze żył. I ona z całym sercem, wiecie, zawierzenie, dziś są różne formy zawierzenia, bardzo dobre. I ona, zawierzając nas wtedy, w tej liczbie pojedynczej, nie wiedziała, co dalej będzie. I jakim jest teraz człowiekiem, może częściowo ty powiesz, a ja za chwilę dopowiem. Ania z roli tutaj
jako teściowej? Różne są, różne macie pewnie doświadczenia, jeśli chodzi o teściową. Różne dowcipy można usłyszeć na temat teściowych, prawda? No, pewnie często jakoś wynikają one z jakichś prawdziwych sytuacji. Ja wam powiem, że ja nigdy w życiu na moją teściową nie powiedziałam teściowa. A w momencie, kiedy zawarliśmy sakrament małżeństwa, pierwsze, co jej powiedziałam jeszcze w trakcie Eucharystii, kiedy był ten moment, w momencie jeszcze w czasie Eucharystii, wybraliśmy taki moment, kiedy chcieliśmy podziękować naszym rodzicom na mszy, ponieważ też zrezygnowaliśmy z tego momentu. Zwykle na weselach jest ten moment, kiedy zaczynają grać piosenkę na przykład Cudownych Rodziców mam, tak? I wszyscy wtedy płaczą. Wtedy dziękuję się tym rodzicom. Z racji tego, że Marka tata już od paru dobrych lat nie żyje, zginął w wypadku, chcieliśmy jakby uniknąć tego typu sytuacji, żeby rodzina no, płakała, rozbiła się na ten moment, żeby tego też im nie robić i postanowiliśmy to podziękowanie zrobić właśnie w kościele. I w tym momencie pierwsze, co powiedziałam mojej teściowej, że w końcu mogę do ciebie mówić mamo. Ponieważ naprawdę od początku czułam, że jest moją mamą, że jest wyjątkową osobą. Teraz ja będę płakać. Jest taką drugą mamą, która się za nas modliła od początku, myślę. Modli się cały czas. Zawsze możemy na nią liczyć. Nawet kiedy jest sytuacja, są sytuacje, w których chcielibyśmy jakiejś rady od niej uzyskać, nie? Że często jest tak, że mamy radzą, tak? Czasami nawet bez naszej zgody, tak? Za bardzo chcą poradzić, natomiast mama Marka ma tak, że ona wręcz trzeba ją prosić o to, żeby powiedziała, co myśli, i co nam może poradzić. Taka jest pokorna. Taka jest pokorna dla mnie. To jest, słuchajcie, chodząca pokora. I nie znam drugiej takiej osoby, dlatego jestem przeszczęśliwa, że mam taką teściową, taką mamę drugą. Ponieważ moja mama nigdy się za mnie nie modliła, wiecie? I dla mnie to było takie coś nowego, że mama może się modlić za dzieci. Może na tym zakończę. Jesteśmy w tak pięknym miejscu naznaczonym przez Matkę Bożą. Myślę, że moja mama przekroczyła pewien próg. Pewien próg w kochaniu. Puka ktoś do drzwi. Dzień dobry, jestem komornikiem z tego banku. Moja mama zaprasza tego komornika do stołu tego dużego salonu, pyta się, co zje, czy z drogi, czy coś wypije, parzy mu kawkę, siada z nim, patrzy na niego z miłości. On widzi dzieci biegające w koło, nic nie było udawane. Ona po prostu kocha każdego człowieka. I ten komornik tak patrzy, mówi, wie pani co, jest taka sytuacja, że ja w sumie mam 30 dni na rozpatrzenie tej sprawy. Ja może pojadę dzisiaj, niech pani coś wymyśli. Za chwilę następny, tutaj syndyk, bo mieliśmy ponad 1 000 000 długu i komornicy przychodzili tak jak listonosz. A ona wszystkich witała, wszystkich zapraszała. My to obserwujemy, jako dzieci nie wiedzieliśmy do końca, co się dzieje. Oni zajmują teraz ten zegar, te lustro, wychodzą na podwórko, licytują traktor i tak dalej, i tak dalej. Przychodzą ludzie, którzy chcą kupić nasze gospodarstwo, a mama nie pozwala nikomu z nas pomyśleć sobie źle, nie pozwala nam krzyczeć, nie pozwala nam lamentować. Towarzyszył jej przez całe życie pokój. Ona zasypiała z piątką dzieci, wiedząc, że nie ma na rano na chleb. Zasypiała z pokojem serca. Nigdy nie przeżywała takich rekolekcji jak wy teraz. Żadnych uniesień duchowych. Codziennie wieczorem kolana.
Kiedy ja byłem daleko od Boga, nigdy mnie nie karciła, że nie wiem, źle się zachowuję, piję, nie piję, biję, tylko kolana wieczorem. Nigdy nie narzekała, jak byliśmy chorzy, zdrowi, była bardzo stonowana. Wieczorem kolana, krótko. Ile miała sił, zasypiała nieraz na tych kolanach. Tu nawet na tej sali jest państwo, które na pewno znają moją mamę. I tak wielu w gminie się zastanawiało, skąd ona czerpie siłę. Byliśmy bardzo młodzi. Jak miałem już 20 parę lat, wyszedłem z domu. Mój brat prowadzi firmę transportową, wyjechał. Został najmłodszy brat z siostrą. Gospodarstwo, świnie, krowy, konie, wszystko. On, siódmoklasista, przychodził, plecak, do pracy. Nagle ktoś nam polecił, że na przykład jedną sytuację o miłości powiem, jej tak wielkiej. Ktoś polecił mojej mamie, że przyjdzie taki pracownik, on nie bardzo ma gdzie mieszkać. Dobry człowiek, pan Czechu. Super, moja mama się ucieszyła, że mój brat wreszcie będzie mógł mniej pracować, więcej się uczyć. Przyszedł pan Czechu, starszy, trochę brat go nauczył. Ten siódmoklasista, pracownika, podszkolił. Pracownik pracował przez 6 dni. Na niedzielę mówi, pani Urszulko, chociaż 10 zł. Nie ma sprawy. Wziął 10 zł, wziął rower, pojechał. Nie ma pana Czecha wieczorem, następnego dnia nie ma. W środę przyjeżdża z policją. W bandażu, w gipsie. Okazało się, że on za te 10 zł kupił 2 wina. Jechał rowerem, uderzył w znak. Złamał sobie obojczyk. Nie miał adresu. Kazał, żeby przywieźć go do mamy. Ale nie wiedział, co go spotka. A moja mama, zapraszam, tak, ten pan tutaj mieszka. W tym pokoiku, co zrobiła dla niego, położyła go. Przez kolejne 2 miesiące karmiła go, pytała się, co lubi, przynosiła mu posiłki. Miał pomagać, a się stał ciężarem. Po pewnym czasie okazało się, że to jest jednak alkoholik, on sobie nie poradził i uciekł od nas. Ale wiecie, co było zadziwiające? Po 2 latach ktoś przyjeżdża ładnym samochodem, wychodzi pan Czechu z drugim człowiekiem i mówi, pani Urszulo, ja tyle o pani opowiadałem na grupach AA i gdzie indziej. Kiedy ja od was odszedłem, tak piłem, żebym się zapił. Ten pan, który mnie przywiózł, znalazł mnie w lesie. Pokazał mi drogę, jestem trzeźwy od 2 lat, ale nie zapomnę tego, co pani uczyniła dla mnie. Bo oprócz tego, że mama go karmiła chlebem, to dodatkowo w tym różańcu też jego powierzała. Totalny alkoholik przestał pić. I my, mając te obrazy, słuchajcie, obrazy, czyli obrazy życia osoby, obrazy życia świętych, obraz życia Maryi, to nie tylko, że się zawierzmy jej, tylko przekroczmy pewien próg w kochaniu siebie nawzajem, w przebaczaniu siebie nawzajem, w uczynkach miłości do siebie nawzajem najpierw, później względem dzieci, później w tym, do tych, co do was zapukają. Ile dziś w świecie jest złości i nienawiści? Adwokat znajomy zastanawia się, ma problem, bo nie wie, czy Mercedes będzie kosztował 700 czy 900 tysięcy. Tyle ludzi się kłóci i rozwodzi, pełne kancelarie mają pracy, bo nie potrafimy przebaczać. Zawierzamy się Matce Bożej i chcemy ją naśladować. Ona z miłości patrzyła na każdego człowieka. Ona apostołów zapewniała o pokoju. Ona wytrwała na krzyżu do końca. Modlitwa Ojcze Nasz mówi i wybacz nam, jako i my wybaczamy naszym winowajcom. I powiem wam szczerze, że długi czas nie wiedziałam, co mówię, nie wiedziałam, co te słowa znaczą. Często odmawiamy tą modlitwę, często może i nawet klepiemy, że tak brzydko powiem, ale musimy się, każdy z nas powinien tak naprawdę zrobić sobie taki rachunek sumienia z wybaczania. To jest bardzo trudna rzecz. Wybaczać, tak troszkę nawiążę do tego. Jak my wybaczamy? Czy potrafimy szczerze z serca przebaczyć i zapomnieć, czy też
myślimy, że wybaczyliśmy, ale przy kolejnej kłótni, kolejnej trudnej sytuacji potrafimy to wypomnieć, wyrzucić temu drugiemu, tak, żeby go jeszcze tam dobić. Czy w tej modlitwie, mówiąc wybacz mi Boże, jak ja wybaczam innym, czy chcielibyśmy, żeby tak Pan Bóg nam wybaczył, że wybaczam, ale nie zapomnę Tobie tego. Wybaczam, ale już Ci nie zaufam, bo straciłem zaufanie. Wybaczam, ale boli mnie to i nie umiem sobie z tym poradzić. Czy chcielibyśmy, żeby tak samo Pan Bóg nam wybaczał tak naprawdę, jak my wybaczamy? Myślę, że nie, że dlatego też z braku wybaczenia często też możemy sobie nie zdawać tego sprawy, że mogą choroby różnego rodzaju mogą nawet nas dotykać. Z braku przebaczenia, słuchajcie, takie przypadki też znamy. I to wybaczenie jest chyba kluczowe do tego, żeby móc jeszcze bardziej kochać tego drugiego człowieka. Ponieważ codziennie spotykają nas sytuacje tego typu, kiedy czujemy się dotknięci, ktoś coś powie, tak, boli to. Jak to nasz synek mówi, boli to. Jak drugi brat mu coś zrobi. Boli to, dużo rzeczy boli. Słowa nas bolą. Dzisiaj bardzo łatwo mówić, pisać coś, myśląc, że jesteśmy anonimowi. I przez to czujemy się też bezkarni, albo łatwo jest, ja wiem jak ja mam, bardzo łatwo mi przychodzi osądzać i źle myśleć o drugim człowieku, stawiać się w roli sędziego. Natomiast Maryja, Królowa Miłości i Pokoju, ona nas zaprasza do tego, żeby pokonywać te granice naszych słabości, ludzkich słabości. I tak jak właśnie mama, która potrafiła wybaczyć tym komornikom, tym ludziom, którzy ją oszukali niejednokrotnie, zapraszać ich do domu. Ja myślę, że łatwo jest kochać bliskich, ale to też nie do tego Pan Jezus nas zaprasza. Mówi, kochajcie nieprzyjaciół, a to jest... No to jest czasami, wydaje się, wręcz takie no niemożliwe, tak? Te zranienia różnego rodzaju nas dotykają. I tylko poprzez tą maskę, myślę, że nieustanną maskę i sakramenty święte, jesteśmy w stanie jakby wyjść ponad to i próbować kochać tą miłością, do jakiej zaprasza nas Pan Jezus. Być orędownikiem pokoju. Mówię o mamie, o rodzinie. To jest w kontekście, bo to był konkretny dom. Tworzycie konkretny dom, konkretną jednostkę i być orędownikiem pierwszym w tym pokoju. Ile mama pracuje nad tym, żeby rodzeństwo wpierw się nie kłóciło między sobą. Ja dzwonię do mamy, mam coś do brata. Brat drugi dzwoni, ma coś do siostry, siostra do tego. Mama to wszystko buforuje. Ona się staje wycieraczką. My możemy wyrzucić całą złość na nią. Ona się nie wybija z tego, cały czas mnie kocha i drugiego kocha. Bardzo cierpi. Wiecie, jak to jest, jak dzieci, ona kocha każdego dziecko. I ona robi wszystko, żeby było dobrze. Na przykład w te święta wielkanocne byliśmy wszyscy razem. Mieszkamy w różnych miastach, ale teraz zdarzyło się, że około 20 osób w tym salonie, co tata wybudował, jesteśmy wszyscy razem. I tradycją jest, że mamy taką dużą szynkę w całości, ona stoi z boku, my się odwracamy, nie, mama się odwraca, kroi szynkę. My nie zauważyliśmy, w którymś momencie odeszła, za chwilę przyszła, kroi dalej. Dopiero jak nam podawała, zobaczyliśmy, że ona ma po prostu trzymi zawiniętą rękę. Ona sobie podczas krojenia
przecięła palec do kości. Ale nie powiedziała ała, nikomu nie powiedziała. Nie chciała nikomu popsuć, wiecie, tego momentu, ale nie zakłócić. Wiedziała, że dzieci są szczęśliwe. Poszła, zawinęła, kroiła dalej tą słoną szynkę, rozdawała wszystkim. Do takiego stopnia jest orędownikiem pokoju. I teraz zobaczcie w małżeństwie. Iskra, iskra, wybuch. Iskra, miłość z drugiej strony, nie ma wybuchu. I teraz my nie nazywamy się, że jesteśmy bliżej od was. My nikogo nie osądzamy, nie? Nawet w małżeństwie jest łatwo powiedzieć, nie? Ten bardziej wierzący, tutaj już żona piątą pompejankę, a ty mężu się nie modlisz, nie wiesz do końca, bo różnie się modlimy. Pięknie, że modlisz się za męża. Mężu, módl się też za żonę. Z iloma rozwodnikami nieraz rozmawiałem, chociaż bardzo jestem ostrożny co do tego. I wy uważajcie, z kim się spotykacie. Jeżeli, nie wiem, spotkasz się kilka razy z rozwodnikiem, który udaje... Może kogo się radzicie. Kogo się radzicie. Radzicie, prosicie o rady w jakichś ważnych sytuacjach życiowych, bo wiadomo, że jeżeli rozwodnik, osoba, która, takie też znamy przypadki po prostu z autopsji, że osoba, która ma trudności w małżeństwie, nie wiem, jest na granicy, balansuje na przykład na granicy zdrady, i będzie jakby radzić się kolegów, którzy są po rozwodzie, no to wiadomo, w którą stronę ta rozmowa, czy te rady, czy to wszystko może pójść. Także to miał na myśli Marek. Tak. Czyli nasz dom jest... prośmy Maryję, żeby mógł stać się oazą pokoju, wzajemnego przebaczania. I jak bardzo trudno dzisiaj mężczyźnie, widząc całą sytuację, nie? Mężczyzna ma taki dar, widzi wojna tutaj, procenty takie, praca, żona jest w domu, na nas się zawalił cały świat. Jak trudno jest przyjść do domu i zapukać, witam cię kochanie. Najczęściej znosiliśmy szefa humory i tak dalej, a do domu sobie przyjdziemy poszczelać, nie? W bliskich, nie? Nie? Co zrobiłeś, jak zrobiłaś, ja znowu ta zupa, pomidorówka, który raz rosł i tak dalej. To są takie może takie błahostkowe, ale mamy nieraz... Nie, absolutnie nie. Bo zauważyłem w małżeństwie, że to, co wnosiłem do domu, tak ten dom żył. Kiedy w pracy po prostu byłem napakowany nieraz z różnymi sytuacjami, to bywało, że przed drzwiami domu siedziałem nieraz 15 minut, modliłem się i prosiłem Boga o pokój. Bo ja taki rozemocjonowany wchodzę, dwa strzały do żony, do dzieci i ona nie chce ze mną rozmawiać później. I znowu mam pretensje. I potem ona zaraża tym niepokojem, złością dzieci, tak? Bo to idzie tak, wiecie, kaskadowo. I jesteś potem wykończony. Potem dzieci delikatnie zdenerwują, a to często się bomba zdarza, wybuchła, żeby dzieci denerwowały. Niestety. Bomba wybuchła, mam i dość. Jest koniec. Dwa piwa albo w telefon, gra, cokolwiek, odciąć się. Byle następny dzień i byle. I tak buduje się z małych problemów w wielkie problemy. Zobaczcie, małe jednodnie przebaczenie. Myśl zła o żonie. Nauczyłem się po prostu od razu ucinać myśli złe. Zaśnij z tą myślą. Słowo Boże mówi wyraźnie, niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce. Dlaczego? Bo kiedy zaśniesz z tą myślą, na rano budzisz się, ona temu winna i tak dalej. I to zaczyna rosnąć. Mały problem, taka kula. Małe nieprzebaczenie jest tak wielkie. Jak trudno przebaczyć tak wielką rzecz. Kiedy mamy problem w relacji jeszcze z Bogiem. Przebaczenie takie głębokie, żeby nie wypominać. Też po pewnej rozmowie, właśnie to było też zgubne. Rozmowie z adwokatem, który to był bliska osoba, która chciała się rozwieść. Ja do niego idę, słuchaj, co się stało? Słuchaj, ona w 2000 tym to, tutaj to, tu mam taki SMS wydrukowany z małżeństwa, z 7 lat na zbierane dowody. Poszedł, pach, rozwód od razu. Gdzie przebaczał? Nie rozmawiał o tym. I wracając do mamy i do kroczenia zawierzeniem Maryi. Dzisiaj mężowie żony, którzy w jakiś sposób
czuliście się i nawet tutaj przymuszone i trochę nawet niekomfortowo teraz tutaj się czujecie. Tak jak potraficie. Zawierzcie wasze życie Matce Bożej. Nikomu krzywdy nie zrobiła. Nie zaszkodzi. Kiedy to zrobisz, spróbuj delikatnie kroczyć. Delikatnie, tak jak moja mama, kolano. Nie rozumiesz może dziś księdza, może i nawet mnie. To nie jest jakby moja nauka. Do wytrwałości w wierze, do zaproszenia świętych też. Dlaczego w sakramencie małżeństwa my sobie prosimy Boga i świętych? Bo to było przewidziane, że tak trudny to sakrament. Kapłaństwo też trudne. Ksiądz Sławek nas troszkę wczoraj chwilkę odwiedził. I tak gdyby tak niektóry kapłan trochę narzekał, to jakby tak wpadł do nas na 5 godzin, sobie myśli, no też tak. I to, co wam teraz powiedziałem, moja mama wraz z nami spłaciła dług. Po drodze została kilka razy oszukana. Spłaciliśmy dług, gospodarstwo dziedziczył najmłodszy brat, taka była wola rodziców, taty, którego namaścił, jak się urodził. I my dzisiaj zastanawiamy się w niektórych sytuacjach, jakby postąpiła ona, jakby postąpiła mama. I teraz, jeśli jesteś mężem, żoną, masz dzieci. Jesteś w kryzysie i myślisz o rozwodzie. Za 20 lat rozwiodłeś się, rozmawiasz z córką. Tato, myślę o rozwodzie. Dlaczego to robisz? Jak możesz? Tato, jaki dałeś mi wzór? Ja dzisiaj opowiadam o wzorcu, który widziałem. My dzisiaj rysujemy swoją historię. My dzisiaj z żoną wraz z Bogiem stwarzamy pokolenie. I ty, jeśli nawet nie chce ci się zmieniać dla samego siebie i dla żony, zrób to dla dzieci. Bo one kiedyś będą obserwowały. One cały czas obserwują. One cały czas obserwują i tak naprawdę no, dzieci są bardzo dobrymi obserwatorami i wszystko potrafią wypunktować, tak jak nasze mądrale, że tak powiem, w cudzysłowie, zwłaszcza najstarsza 11 lat, potrafi mnie tak wypunktować, słuchajcie, że jestem wtedy tak się irytuję, ale tak naprawdę wiem, że to jest prawda i jeszcze bardziej jestem zirytowana, bo wiem, że ta mała, ten mały smark ma rację, słuchajcie, bo tak obserwuje nas, zna nas i wie wszystko po prostu, nie? I no, trudno jest wychowywać dzieci, ale jeszcze trudniej jest wychowywać dzieci, które są bystre. To już jest hardcore. I my nie musimy im za dużo mówić, nie? Bo to jest tak, że możemy sobie mówić coś, ale jeżeli my tym nie żyjemy, jeżeli my tego nie robimy, to one to wiedzą. Więc to jest o kant rozbić, nie? Dlatego my staramy się ich za dużo nie moralizować w kwestiach wiary, tylko one widzą, co się dzieje w naszym domu. Widzą, jak my funkcjonujemy, widzą często księży, którzy nas odwiedzają, że widzą tą przyjaźń naszą. Modlimy się z nimi wieczorami. Przebaczamy im. Czytamy o świętych, czytamy Słowo Boże. One same chcą, słuchajcie. I to jest piękne, bo czas Adwentu, czy czas Wielkiego Postu, to jest takim czasem, kiedy jeszcze bardziej jakby chcą tego. To są też jeszcze małe dzieci, tak? Nie powiedzieliśmy w ogóle. Mamy dzieci w wieku, dwie córeczki, jedną 11 lat, drugą 9 lat. I chłopców 6 i 2,5. Także no, to są jeszcze dzieci, które cały czas są, no, kształtuje się ich kręgosłup moralny. Cały czas je zawierzamy, powierzamy je Panu Jezusowi przez ręce Maryi. I powiem wam szczerze, że kiedyś na pewnych rekolekcjach, dawno, dawno temu jeszcze nie mieliśmy dzieci, pewien kapłan, którego wtedy poznaliśmy, zapytał się, pierwsze co, spotkaliśmy go na korytarzu w tym budynku, gdzie odbywały się rekolekcje, poznaliśmy się i pierwszy strzał do mnie, słuchajcie, kiedy dzieci? Pierwsze pytanie wtedy do nas, nie? A ja, jeszcze mam studia, czas, kariera. Studia, kariera i no,
tego typu myśli. I on, słuchajcie, na następny dzień bodajże wziął mnie, zaprosił do siebie i puścił mi piosenkę Natalii Niemen, Jestem mamą, to moja kariera. Nie wiem, czy znacie tą piosenkę. Warto ją sobie posłuchać, każdemu ją polecam. To jest dosyć stara piosenka, ale wyciska łzy, że usiadłam i zaczęłam ryczeć, wiecie? Zaczęłam ryczeć jak bób i już przez całe rekolekcje ryczałam. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie doświadczyłam i później też czegoś takiego nie doświadczyłam, więc to nie jest tak, że ja jestem Beksą, absolutnie, bardziej on. Jest Beksą z takich bardziej kobiecy, jestem ta bardziej męska, wiecie? Trochę tak jest w tym związku naszym. Więc to nie dlatego płakałam, śmiałam się do tego kapłana, że przez niego się odwodnię, bo non-stop płakam, słuchajcie, ale to okazało się, że Pan Jezus wtedy, Matka Boża, przygotowali tyle łask dla nas w trakcie tych rekolekcji, przez co przyszło też uzdrowienie do tego, aby z takiego niechcenia na ten moment posiadania dzieci wejść w takie pragnienie tego. I teraz się ostatnio zastanawiałam nad tym, bo opowiadaliśmy tą historię też tutaj naszym małżeństwom, z którymi jesteśmy, bo jesteśmy tam w sześć małżeństw i 16 dzieci nas jest. Więc jak nas mijają ludzie, czy tam widzą ci Włosi, co mieszkają z nami, to pytają, ile tu jest rodzin, bo nie ogarniają. My też nie ogarniamy momentami. I uświadomiłam sobie, że ta piosenka była proroctwem dla mnie, słuchajcie. Bo dzisiaj tak jest. Ja skończyłam 2 kierunki studiów i miałam wielkie plany w głowie, a jestem mamą i to jest moja kariera. I wiecie co? I to jest taka misja, którą ja sama wybrałam. To nie jest tak, że ja bym nie znalazła pracy, czy się boję iść do pracy, czy tak mi jest wygodnie siedzieć w chacie i tak się mówi, nie? I nic nie robić, nie? 24 godziny, co ty robisz? Kurczę. A to czasami jest jak dzień takiego świra, nie? Dzień świstaka. O, codziennie to samo. I to moja kariera, to moje powołanie i ja wiem, że miałam też taką kiedyś natchnienie, że co jest najważniejsze w moim życiu w tym momencie dla mnie. I zostało mi to objawione, wiecie, że najważniejszym dla mnie jest to, żeby te dzieci nasze wychować na Bożych ludzi, żeby miały Boga w sercu na całe życie. Nie jest ważne ich wykształcenie, też jest ważne, ale nie najważniejsze. Wykształcenie, kariera, pieniądze, nic z tych rzeczy. Najważniejsze jest to, żeby miały Boga w sercu, bo jeśli będą miały Boga w sercu, to w życiu będą podejmowały, myślę, właściwe wybory, właściwe ścieżki. Pan Bóg ich będzie prowadził tak, jak prowadzi nas dzisiaj. Będzie stawiał wspaniałych kapłanów na ich drodze, tak jak nam stawiał w każdym momencie naszego życia. Słuchajcie, stawiał kapłana odpowiedniego do czasu i momentu życia, w którym się znajdowaliśmy. I to jest ogromna łaska, nie? Bo to jest, nie uświadamiamy sobie tego też, ale tak jak byliśmy, nie wiem czy byliście na rozmowach, na świadectwie tego Nancy i Patryka tutaj, my byliśmy i oni powiedzieli bardzo piękną rzecz, że właśnie kapłani, te ręce kapłańskie otwierają niebo, tylko oni mają tę moc. Dlatego kochajcie ich, szanujcie ich, módlcie się za nich, ponieważ teraz ich mamy dużo. I troszeczkę jesteśmy rozpuszczeni w cudzysłowie w Polsce pod tym względem, ale to się zmieni, to już się zmienia, ponieważ jeszcze parę lat temu w naszym seminarium szczecińskim było ich tych przygotowujących się tak do kapłaństwa 100, dzisiaj to informacja sprzed tam paru miesięcy jest 16, nie? Także to się zmienia i módlmy się za kapłanów bardzo mocno. Ja będę się trochę trzymał tego natchnienia i wracam do mamy. Mama to moja kariera.
37 lat miała, jak owdowiała. Bardzo ładna, bardzo wielu chętnych. Wszystko ofiarowała dla nas. Nie związała się z żadnym mężczyzną. I dzisiaj myślimy sobie, to dla syna, ta działka, ten dom, ta mieszkanie, biegam szybko, praca taka. Ja kiedy spłaciliśmy, właśnie udało się spłacić z Bożą pomocą Maryi te długi, ja się spakowałem w plecak i się wyprowadziłem. Ale największy majątek, który otrzymałem, to jest miłość. Tak jak Ania powiedziała, nie? Chcemy, żeby mieć Boga w sercu, Bożych ludzi. A to równa się, że przekazując sobie nawzajem miłość, obdarowujecie innych miłością. Oni dalej będą innych obdarowywać miłością. I jak pięknym jest to wiedzieć, że mama w najgorszym czasie, którym byłem, ona mnie wtedy kochała, nie karciła, tylko patrzyła na mnie z miłością. Ja wolałem być karcony. Kiedy wróciłem pijany, zwymiotowałem na siebie i w ogóle, ja nie wiem, co się stało nawet, nie pamiętam tej nocy, ale wiem, że było bardzo źle. Na rano się obudziłem, rzeczy wyprane, wszystko posprzątane. Schodzę na dół, a mama w kuchni: synu, czy coś zjesz? Wierzcie mi, wolałem szmatą dostać. Wolałem, żeby krzyczała, a ona dawała mi miłość wtedy. I ta miłość mnie przemieniała. Ta miłość, te momenty były jedyny kontakt z rzeczywistością, z światem Boga. Bo mi się wydawało wtedy, że mam pieniądze, mam samochód, jestem młody, podrywam dziewczyny, mam wszystko. A usłyszałem takie słowa: jeżeli ci się to wszystko wydaje, to już nie żyjesz. Twoja dusza umarła. Zająłeś się tym świadkiem. Najmniejsze sprawy cię wybiją, syn cię denerwuje, w domu tak. Szukasz ujścia, dużo problemów. A może zdrada? A ta taka miła, ta taka w domu wredna. Tak się to zaczyna się rodzić. Odrzuć to i zawalcz po prostu, mężczyzno, kobieto, nie mieczem, nie krzykiem, nie tym, tylko cicho i pokornie, różańcem. Żyjmy tym zawierzeniem Maryi, przekroczmy ten krok, tak jak ona to zrobiła. Nikt nie rozumiał jej, nikt nie rozumiał, ile ludzi mogło się śmiać, jak z jej syna nic zrobili. A ona głównie zawierzyła Bogu podczas zwiastowania to, co zostało jej objawione. I dzisiaj byliście na drodze krzyżowej. Ja też. I tego nie miałem w planie, żeby wam powiedzieć. Ale pokrótce tylko opowiadając o mojej mamie. Czy to nie droga krzyżowa? Czy my nie jesteśmy na drodze krzyżowej? To wszystko, co przeżywamy, czy to nie jest droga krzyżowa? Czy to nie są upadki? Czy kogoś nie spotykasz, co cię nie pociesza? Czy boli? Czy czujesz te kolce wbijane codziennie? Życzę sobie i wam, abyśmy wytrwali tak jak Maryja do końca. Bo zauważcie, co się stało na końcu. Przebite serce, promienie miłosierdzia, miłość przebaczająca. Jezus, który mówi do ciebie i do mnie: kocham cię takim, jakim jesteś. Jesteś piękny, jesteś piękna. Wybaczam ci. Przyjdź do mnie, tylko zapragnij, czy chcesz, żeby twoje życie się zmieniło. Ja to usłyszałem w konfesjonale i powiedziałem tak. I doświadczyłem tak ogromnej miłości. Jak wielkim grzesznikiem byś się nie czuł. Może są sprawy tylko, o których ty wiesz. Wiedz, że Bóg też o nich wie. Wyznaj mu je, poproś o przebaczenie, a otrzymasz te promienie miłosierdzia. Kocham cię takim, jakim jesteś. Przyjmuję cię dzisiaj. Miłość przebaczająca, płynąca z krzyża, nie za zasługi. Bóg jest miłością. Kocha każdego. Nie Marka i Anię, którzy dzisiaj ładnie się ubrali.
trochę żonka się tak wymalowała. Ładnie, zawsze jest piękna. To jest dla każdego z was. Dla każdego z was. Kocham cię takim, jakim jesteś. Idąc w intencji waszej i mamy dzisiaj na drodze, to wyraźnie poczułem. Jesteśmy na drodze krzyżowej. Boli. Wytrwać do końca. Decyzja i konsekwencje decyzji. Zostać mamą, tatą, mężem, żoną. Historia rodziny. Rysujecie swoją historię. Niedawno, tak też chciałem o tym powiedzieć, bo nasze córki bardzo się modliły i chciały mieć konia. Mają taką pasję. Kupiliśmy konia. Jest troszeczkę zawirowanie z dokumentem, bo zaginął dokument. I zadziwiającym dla mnie było to, że niektóre konie mają rodowód ileś pokoleń wstecz. I wiadomo, co, jakim był koń, który robił 200 lat temu. Po prostu on wtedy bardzo dobrze skoczył przez przeszkody. Ten taki, nie? I to wszystko stwarza, że na przykład ten z tym dobrym rodowodem jest warty dzisiaj milion albo dwa. My dzisiaj piszemy rodowód. My dzisiaj piszemy rodowód. Przekazując życie, Bóg dał nam tak wielką łaskę przekazania życia. I to, jak my będziemy żyć, tak będą żyć nasze życie. Pisze się rodowód od teraz. Nie patrzmy wstecz, że nasi rodzice się rozwiedli, że tata pił, mama biła. Ja miałem tą wielką łaskę mamy i taty, którzy się kochali i kochali nas i tym się z wami dzielę. Życzę waszym dzieciom, aby kiedyś tutaj przyjechały i powiedziały, mój tata, moja mama przyjechały tutaj. Doświadczyli łaski, wrócili inni, zaczęli z nami rozmawiać i ja dzisiaj jestem w dziękczynieniu. Moje dzieci są obok, ja jestem tutaj, mama może nas słucha, może nie. Czy macie jakieś pytania? Praktyczne. Może ksiądz coś dopowie. Praktyczne. Kiedy zaczniecie podążać z Maryją, nie musicie od razu zaczynać od nowenny pompejańskiej, bo to tak jakby na niemowlakowi dać taką kiełbasę. Tak. Ciężko strawić. Żony, nie wymagajcie za dużo od razu. Nie trzeba nic udawać. Tylko bardzo prosto i bardzo krótko. I nie wiem, jak to dokładnie wyrazić, to przekroczenie tej granicy. Niedociekanie swoich racji w małżeństwie z przejawem inteligencji. Zacietrzewienie się w swoich po prostu. Ja tu, tak. To jest nagrana teraz, tak? To chodź. Dobrze. Chodź, kochanie. Może tak właśnie poprosimy o pytanie. Cały czas się nawraca. To było tak, że moja mama się modliła zawsze za mnie, ale nigdy nic nie mówiła. Nie wiem dlaczego, ale jeden raz zareagowała. Ja byłem umówiony. No tak, bardzo złe wyjście miało być. I byłem umówiony, wychodzę z domu po pracy, a mama mi mówi, Marek, idź do spowiedzi. A ja mówię, mama, chyba żartujesz. Ale Marek, jest Wielki Piątek, co mnie to obchodzi? Idę. I wtedy, dlatego tak trochę mówiłem o tym przymuszeniu, że Pan Bóg jest sprytny i posłużył się moim najmłodszym rodzeństwem. Była taka między nami relacja po śmierci taty, że ja im nie potrafiłem odmówić. Oleńka miała 3 lata, jak tata zginął, Leszek 5, ja miałem 17. I no nie potrafiłem mi odmówić. Oni mnie chwycili za ręce na siłę. I wtedy dostąpiłem tej miłości przebaczającej w konfesjonale, ale Pan Bóg stopniowo zamykał. To było Wielki Piątek, a Anię poznałem w sierpniu. Czyli ja jeszcze wtedy byłem po doświadczeniu miłości, ale jeszcze pijący, jeszcze nie umiejący kochać, bo zepsułem tą miłość.
I kiedy poznałem Anię na dyskotece, to od niej coś takiego biłam w wieku, jak ona się tu znalazła. Ja do tej pory inaczej patrzyłem, inaczej widziałem, co ona do mnie mówi, inaczej mówi. Ja już tego dnia odstawiłem piwo, kieliszek, bo chciałem choć trochę się zrównać z tym poziomem. Nie chodzi o intelekt, tylko o to dobro, które miała w sercu. I ona... Powiedz, co ty we mnie zauważyłeś, bo ja nie wiem. Ja też nie wiem, wiecie. Nie, ale serio, serio, wiecie, bo to była taka sytuacja, nie wiem, czy to dobrze, że to pójdzie dalej. Może byliśmy... Dobrze, to sama prawda. To była, wiecie, impreza, szemrana impreza nad morzem. I ja pojawiałam się na tej imprezie, ponieważ... Nie, żeby przyjść na imprezę, bo ja nie chodziłam na takie imprezy w ogóle. Nie byłam bywalcem w odróżnieniu do Marka. Ja przyszłam tam w określonym celu, ponieważ zaprosił mnie tam znajomy sprzed lat, w którym ja się kiedyś kochałam bardzo. I słuchajcie, on był tam ze swoją narzeczoną. A ja tam przyszłam z moim znajomym, kolegą, który potem się okazało, że się kochał we mnie. Więc to był taki miszmasz. Ja a w tym wszystkim cwaniaczek, poznaniaczek. Bez urazy dla poznaniaków. A że no ten narzeczony no był z tą narzeczoną, tak? Kolega mój... Ale pytanie jest, co we mnie? Jak ty to zrobiłaś? Próbuję uniknąć odpowiedzi. Wtedy naprawdę my byśmy na siebie nie spojrzeli, słuchajcie. Gdyby to nie był znajomy mojego znajomego, bo okazało się, że Marek był pracownikiem tego mojego znajomego, tak? Że ten nasz znajomy był jego kierownikiem w pracy tam w tym Poznaniu, tak? Znaleźliśmy się w Międzyzdrojach na wspólnej imprezie i tylko dlatego, że on się tak dosiadł, nie? To zaczęliśmy tak sobie rozmawiać i... Słuchajcie... Ale Pan Bóg wiedział lepiej po prostu niż ja. My dzisiaj, i to może właśnie już nie do Was się dotyczy, ale Waszym dzieciom, to jest tajemnica, ogromna tajemnica. Że Pan Bóg jakby nie daje gotowych produktów i Ania zauważyła coś dobrego. Słuchajcie, ona zauważyła na dnie gdzieś w tym moim sercu coś dobrego i tym się zajęła i zapewne kierowała się darem Ducha Świętego, darem mądrości. To mi puściła jakiś film, to wsiadamy do samochodu, a tu muzyka chrześcijańska, ona śpiewa, ja sobie myślę, co ona robi. Kiedy przyjechała, zobaczcie, kiedy przyjechała pierwszy raz do domu rodzinnego, mówi, mam coś dla ciebie, da mi obrazek Jezusa Miłosiernego. Myślę, dziwna dziewczyna. I ja odłożyłem ten obrazek na półkę. Moja mama chwyciła ten obrazek. Mówi, Marek, a skąd masz ten obrazek? Wiesz, od Ani dostałem. Mówi, zobacz, ta Ania taka. A ty taki. I słuchajcie, ja po roku odwróciłem ten obrazek. A tam napis, czy chcesz mnie naśladować? Tak chcę. To idź i pokaż swoim życiem. Dostałem kolejny prezent. Płyta nagrana przez Anię dla niedobrucha. Ania się zaczęła modlić. To po tej spowiedzi, te doświadczenie miłości, Jezus zaczął pracować z Maryją. Po pół roku Ania wymazała nie i została płyta dla dobrucha. Zaczęło się to zmieniać i Pan Jezus też uzdrowił, jakby, ja to nazwałem, zepsułem miłość. Może to jest dobre, żeby powiedzieć, nieraz psujemy miłość i też w małżeństwie. Idzie naprawdę zepsuć miłość, kiedy oglądasz brzydkie rzeczy, twój mózg jest zainfekowany, psujesz miłość, ale Bóg może ją uzdrowić. Na nowo możesz się rozkochać, na nowo możesz czuć całym sercem, że kochasz. I to nastąpiło, że takie doświadczyliśmy uzdrowienia od Boga w jednej chwili. Prosząc o to, ale wcześniej rozeznaliśmy, że ja rozeznałem, że mam ten problem, że zepsułem miłość, która jest obok, którą noszę. Obok nie zauważałem miłości, a sam nie potrafiłem nic zaoferować. Nie? Czyli jak żyjesz high life i spotkasz ukochaną, czy jesteś w małżeństwie
i dużo złego się wydarzyło, proś Boga, uzdrów naszą miłość. Poproś żonę, żeby się pomodliła nad tobą, albo poproś ją o modlitwę. Pojednaj się w sakramencie pojednania. Proś innych o modlitwę. Im większy... Ludzi bliskich twojemu sercu, którzy dobrze ci życzą. Kolejne pytanie poprosimy. Czy myślicie często na rekolekcje i jak się formujecie? Dobrze, dawno. Tym, co uczynił Pan Jezus w naszym sercu, nie mogliśmy tego zatrzymać. Po 3 latach dynamiki nawrócenia tak bardzo mnie paliło w sercu, że myślałem, że chwycę ambonę. Chciałem powiedzieć całemu światu, temu narkomanowi, temu bezdomnemu, temu pijanemu, temu zdradzającemu żonę, chciałem powiedzieć, że Jezus może zmienić twoje życie. I poznaliśmy wspólnotę Przymierza Miłosierdzia i tam mieliśmy taką płaszczyznę też ewangelizacji świeckich przez świeckich. Przeżyliśmy pewną formację, zanim podzieliliśmy się pierwszy raz świadectwem, bo kiedy mówić o Jezusie, to musisz zachować tą regułę, która była na tym obrazku. Idź i pokaż to swoim życiem. Jak bardzo byśmy się rozminęli, gdybyśmy się jutro spotkali w barze, gdzie ja kilkanaście lat nie piję i mówię to wam, dzielę się tym, a za chwilę mnie spotykacie w barze. Musimy żyć autentycznie. Po 5 latach przeżyliśmy pierwsze rekolekcje dla małżeństw i się okazało, byliśmy w pewnym kryzysie. Byliśmy współorganizatorami nieraz rekolekcji. Myślę, że 2 razy w roku staramy się znaleźć chwilę, na przykład ja wtedy bardziej zostaję z dziećmi, Ania. Tylko też jest tak, że kiedy my się zajmujemy tym, co możemy dobrego zrobić, to Pan Bóg jakby niweluje te rzeczy, które nie domagają w nas. Tak jak powiedzieliśmy, jesteśmy tutaj z wieloma rodzinami. Może i wygodnie by było nam samemu, ale w jakiś sposób chcemy zainspirować różnego rodzaju. I my sami się od nich też inspirujemy, że dzieci mogą się bawić bez telefonów, że dzieci nie muszą być uzależnione od gry, że z dziećmi można pływać w morzu, że można iść na drogę krzyżową o 6 rano, ale że za chwilę można iść do lasu, za chwilę można zrobić ognisko, za chwilę można jeździć na koniu. I tym chcemy zainspirować, żeby nie mówić, nie chcę mi się, jestem zmęczony. Okej, jesteś, ale masz ludzi wychować na ludzi. I w Medjugorje jesteśmy 2 razy. W Częstochowie byliśmy 2 razy. Bo jesteśmy utwierdzeni w świecie i Pawlukiewicz kiedyś powiedział, chyba tak on, żeby dzieci was widziały to, że jakby tą obecność Pana Boga, że na przykład tata może stworzyć cuda. Ja nie mogę stworzyć cudów, ale wiele razy modląc się razem z nimi nawet, one były świadkami cudów. Czyli dzieci w sposób naturalny doświadczają tego, że Bóg jest. Nie tam takie zewnętrzne obrazki, tylko gdybyśmy je przyprowadziły, byście się zapytali, Julka, doświadczyłaś cudu Jezusa? Tak, doświadczyłam, widziałam to. Czy Pan Jezus wysłuchał twojej modlitwy? Tak, wysłuchał. Także... Czasami nie potrzeba, wiecie, jechać, zwłaszcza my, będąc w takim czasie, gdzie mamy takie małe dzieci, gdzie jesteśmy im tak oddani, ich wychowaniu, szukamy tej świętości w codzienności, wiecie, że ja nieraz miałam takie wyrzuty do siebie, zwłaszcza jak te dzieci były takie malutkie i z takiego dużego aktywizmu wspólnotowego, bo był czas, kiedy bardzo byliśmy aktywni we wspólnocie, byliśmy liderami wspólnoty i non stop były organizowane różnego rodzaju rekolekcje, spotkania grup młodszych, starszych. I nagle te dzieci nas tak wystopowały naturalnie i ja miałam taki zarzut do siebie i nawet do takiego naszego zaprzyjaźnionego kapłana powiedziałam, księże, ja tu tak nic nie robię teraz, ja mam taki wyrzut sumienia. On mówi, słuchaj, wy po prostu bądźcie, macie te dzieci, macie dużo na głowie, wystarczy jak nawet do młodych, bo też były grupy młodych ludzi jeszcze, którzy nie mieli rodzin, przyjdźcie z tymi dziećmi na to spotkanie i bądźcie, żeby oni was widzieli, żeby mieli taki też obraz tej rodziny i widzieli, że to jest fajne.
bo dzisiaj jaki obraz świat nam przedstawia rodzinę? No, rodzina dzisiaj jest najbardziej atakowana przez złego, to wiemy wszyscy i widzicie to na pewno doskonale. I młodzież chce żyć wygodnie. Chce, tak jak też mówią osoby, które mają styczność z różnymi nacjami, mówią Włosi dzisiaj, im wystarczy pies, kot, dziecko, nie będą mogli wyjść na pizzę wieczorem, pójść na imprezę, że takie rodziny jak my budzą podziw, czasem zachwyt, ale też i jakieś zgorszenie dla młodych. Byliśmy w Chorwacji wcześniej na urlopie, zanim tu przyjechaliśmy i szliśmy tą całą chmarą dzieciaków przy plaży i spotkaliśmy kilka takich młodych par, jakiś tam par po prostu, nie wiem, czy to chłopak, dziewczyna byli, coś w tym stylu. I wzrok tych dziewczyn był tak wymowny, słuchajcie, że ja miałam ochotę podejść i porozmawiać z nimi, nie? Że taka pogarda, takie prześmiewcze, że pewnie, no, wiecie, jakie są też myśli na temat rodzin wielodzietnych w Polsce dzisiaj, nie? 500 plusy i tego typu rzeczy. Także rekolekcje często dają nam same dzieci. Każdego dnia potrafią nam zrobić takie rekolekcje, słuchajcie, jednym zdaniem. I mamy teraz taki czas. Myślę, że jak będą już większe, to będziemy mogli sobie pojechać na takie rekolekcje sami i czerpać wtedy więcej. Nie wiemy, jutrzejszego dnia nie możemy zaplanować, a co będzie dalej. Generalnie podstawą jest nasza wspólna modlitwa i te jednanie wieczorem, żeby nie robić z małych problemów dużych, żeby nie rosły, i małe gesty miłości. I tak, tak. Prosimy, kolejne pytanie. Dobrze, czy jeszcze jakieś jest pytanie? Jeśli nie ma... Proszę, oddajmy Panu Jezusowi najpierw swoich rodziców, matki, ojców, szczególnie tych, którzy nie potrafili przekazać swoją miłością bardzo ludzką, grzeszną, wolną tego piękna, który przewidział dla nas Pan Bóg, ale On daje nam swoją Matkę, Maryję, i ona chce wynagrodzić i uzupełnić te braki, które niestety pojawiły się w naszym życiu z powodu naszych rodziców, ojców i mam, ale też i tu, którzy są, w większości są rodzicami, ojcami, mamami swoich dzieci. To bardzo ważne dzisiaj padły to słowa o tym, że wszelkie przejawy nieżyczliwości zła trzeba odbijać miłością. Niech to pochłonie miłość. Właśnie dzisiejsza walka duchowa to jest walka, którą się wygra miłością. W to wszystko trzeba zapraszać Pana Jezusa, zapraszać Maryję. I my chcemy zaprosić ją do naszego życia, do naszych rodzin, małżeństw. Niech Matka Boża zdolni nasze serca do tej miłości heroicznej, świętej, zdolnej wybaczać wszystko. Jej to wszystko oddajemy, wszystkie nasze ułomności. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Jeszcze raz oklaskami podziękujmy.
Dzień przed przyjazdem do Medjugorje dowiedzieliśmy się, że piętro hotelu, gdzie mieliśmy wszyscy mieszkać, całe wysiadło. Nie ma klimatyzacji, nie ma wody. Siedliśmy przy stole, zaczęliśmy się wszyscy modlić. Ktoś mówi, zadzwońmy tutaj. Poczułem, że mamy zadzwonić tutaj. Okazało się, że mieszkamy u siostry Marii Pawłowicz, która też miała jedne z pierwszych objawień. Mieliśmy przyjechać do hotelu, a zamieszkaliśmy w domu. Bardzo nas tam serdecznie przyjęli. Tolerują nas ze wszystkim, po prostu tak jak jest. Jechaliśmy do hotelu, wylądowaliśmy w domu. Wczoraj odwiedził nas ksiądz Sławek. Dzisiaj też nas odwiedził kapłan. Przedwczoraj ksiądz Mariusz. Przychodzą do nas ze słowem, z modlitwą. My im bardzo dziękujemy. I chcę wam powiedzieć, że Bóg i całe niebo jest zainteresowane, żeby wam pomóc i nam. Naprawdę tego doświadczamy. Całe niebo jest zainteresowane, żeby nas wspierać tam. Nie bądźcie sami. Nie myśl, że podnosisz 100 kilo na klatę, że ty udźwigniesz ten krzyż. I w sposób piękny przeżywamy ten czas. Dziękujemy wam za to, że mogliśmy tutaj być. Nie mamy daleko. I wracajcie często. I niech zawierzenie Maryi będzie idź i pokaż to swoim życiem. Tak na odwrocie tego obrazka, którego może już macie. Wszystkiego dobrego. Bóg zapłać. Dobrze, my też wam dziękujemy za poświęcony czas. No już zresztą drugi rok tak się zdarza. Rok temu też tutaj byli. Warto sobie obejrzeć na moim kanale twoje wcześniejsze świadectwo. Bardzo, bardzo wartościowe. No to też myślę, że oddaję nam wszystkim bardzo dużo ludzi. Nawet nie wiedzieli, bo myśmy tego nie uzgadniali. O czym ja mówiłem wcześniej, ja też do końca nie wiedziałem, o czym będę mówić. Jak pięknie się pokryły te dwie nauki, prawda? Także w praktyce to, o czym ja mówiłem wcześniej, w teorii. Także Bóg zapłać. Dobrej nocy i jutro. Bo tego nie powiedziałem, te oklaski to nie dla nas. Właśnie dla tego całego nieba, które jest z nami tutaj obecne. Wszystkiego dobrego z Bogiem. Dobrze, no takie podziękowanie dla nich. Niech będzie nasza modlitwa, żebyśmy się tak dzisiaj pomodlili, dziesiątku różańca, ale to już prywatne. Ich intencji, szczęście duchowi do Szczecina i o zdrowie dla nich, dla ich dzieci. Jutro widzimy się na śniadaniu o godzinie 8:30. Dobrej nocy. A ci, którzy chcieliby ze mną się spotkać jeszcze na jakiejś rozmowie, to tak za 15 minut tam jeszcze można ich będzie znaleźć.